dziewczyny, witam wszystkich bardzo cieplutko i dzisiaj zapraszam Was na tutorial, jak wykonać fryzurę, podwójny, troszeczkę oszukany kucyk, aby dodać mu większej objętości. Mam nadzieję, że moja propozycja się Wam spodoba i że wykorzystacie ją w najbliższej okazji. Dajcie mi znać, nie zapomnijcie o kciukach i zapraszam do oglądania. Pa! Na początek musimy rozczesać nasze włosy oczywiście. Najlepiej będzie, jeżeli... wydaje mi się, że jeżeli dwudniowe włosy będą najlepsze do tej fryzury, bo wtedy będziecie mogły uzyskać więcej objętości. Jak już rozczesacie ją, rozczesacie Wasze włosy, to możecie dodać im objętości właśnie dzięki spsikaniu odrobnej ilości, czy też suchego szamponu, tutaj u nasady, albo też lakier do włosów. Ja tak właśnie teraz zrobię. Czekamy teraz kilka minut, żeby nasz spray zaczął działać, jeżeli to jest suchy szampon. I później będę delikatnie właśnie wmasowywać go tutaj w odrosty. Po kilku minutach od użycia suchego szamponu możemy je jeszcze raz delikatnie przeczesać. I teraz będziemy musieli podzielić włosy na dwa kucyki. I co ja zazwyczaj robię, to miejsce, gdzie kończą się brwi, jest moim wyznacznikiem tego, gdzie powinnam złapać tutaj czubek głowy. I staram się też złapać mniej więcej, nie wiem jak to określić, tak tutaj do czubka głowy. I te włosy skręcam. I teraz z reszty tych włosów tutaj z tyłu robię kucyk. I staram się ten kucyk zrobić jak najwyżej. Rozpuszczamy włosy z góry. Też je rozczesujemy. I dobrze by było też te włosy troszeczkę podtapirować, szczególnie tutaj te u nasady. I to jest czynność, której nie lubię robić. Ale jeżeli chcecie uzyskać fajną objętość, to niestety trzeba troszeczkę. Po kilku minutach, jak już podtaperujecie włosy, możecie je wykładzić tą samą szczotką i później zbieracie je w całość. I tutaj też zależy tylko i wyłącznie od Was, czy macie ochotę na przedziałek z boku, czy idealnie na środku. Ja wolę ten troszeczkę bardziej z boku. Wkładam te włosy z góry. I też jeszcze jeden taki trik, jeżeli chcecie, żeby włosy sprawiały, że mają większą objętość, to wystarczy tutaj ten kucyk tak przekręcić trochę w ten sposób. I widzicie, od razu zrobiła się tutaj taka wypustka. I teraz nakładam, trzymam tutaj przy nasady i nakładam drugą gumkę. Łączę ją razem z tą poprzednią. Nanosimy ewentualne poprawki, czyli jeżeli mam ochotę na więcej objętości, to wtedy po prostu wypychamy włosy tutaj troszeczkę z tego naszego koczka. Oczywiście cały czas starając się zachować jako taką gładkość tych włosów. I teraz, żeby zlikwidować ten efekt dwóch gumek tutaj z tyłu, to wystarczy, że weźmiemy delikatne małe pasemko włosów spod spodu i owiniemy je wokół tych gumek. Upinamy je w sufko, które wcześniej przygotowałyśmy. Możecie też dodać troszeczkę jeszcze olejku nabłyszczającego, żeby wygładzić tutaj włosy. Możecie też oczywiście w tym momencie użyć też lakieru dla utrwalenia. Ja tego nie robię. Tak właśnie wygląda moja fryzura z podwójnym kucykiem. Zgadnijcie, co się stało. Mój synek znowu wstał. On to po prostu lubi robić. Wejście smoka w najlepszym momencie. A mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. I do zobaczenia, słyszenia niedługo. Trzymajcie się, pa! Powiedz papa. Powiesz coś? No, uśmiechaj się, pa!